No, teraz nie dał rady, nie odchylił się. Dobry lewy prosty. Mistrza świata. I na zakończenie rundy chciał zaakcentować Viloria, że jest agresywniejszy, ale bardzo ładnie kontrował Iribę lewym sierpowym. Jak na razie niewielka przewaga Briana Villorii. No proszę, to był ten dobry prawy, długi prawy, sięgnął głowy rywala, mistrz świata organizacji IBF kategorii papierowej. Powtórka tej udanej akcji jeszcze raz, lewy prosty, szybki prawy, ale szczerna garda Iribę. Właśnie tu żaden cios nie doszedł właściwie, tak. Zablokował, zasłonił się szczelnie i wyłapał te ciosy na rękawice. Coś tam jeszcze szepnął Robert Garcia nad Brianem Villorii przed rozpoczęciem tej rundy. I znowu zaczyna atakiem. Broniący po raz pierwszy tytuł organizacji IBF Brian Villoria. Szóste starcie. Brian Villoria putting his IBF light flyweight championship on the line. He's in green up against Mexico's Jesus Uribe. That's good. Brian's fighting smart right now. Utilizing his jab. Szybsza są te lewe proste Villorii. That's a smart fight. Jak na razie Meksykanie w Honolulu podczas tej gali w Blaisdell Center przegrywają swoje pojedynki. Bo Izaiza Valletta i Ozan Kerberanca przegrali. Przegra teraz Iribę z Villorią. On był przez chwilę zagrożony, Iribę przy linach, ale bardzo ładnie wybronił się z tej trudnej sytuacji. Zasypał go Villoria serią bardzo szybkich ciosów. Oczekuje się do tego lewego sierpowego Iribę. Często robi taki skręt, o właśnie, tułowiem. Prawy bark lekko do przodu po to, żeby mieć zamach do tego lewego sierpowego. No właśnie, zaczyna akcję lewym prostym, później bije lewy sierpowy, albo na dół, albo na górę, w zależności od sytuacji, ale szybszy jednak jest od niego Brian Villoria. No teraz ładnie uciekł z pola rażenia Villoria przed lewym sierpowym. Ale wcześniej ładnie po odskoku skontrował prawym. Wprawdzie te kontry specjalnie nie przeszkadzają Iribę, on stara się realizować swój plan taktyczny, chce zepchnąć do defensywy Villorię. No tak, lewy prosty. He definitely just gotta go after him and, like I said, take the title instead of just winning outside like that. A counterpuncher is just not gonna win a championship. To zmiana pozycji. A tylko na chwilę, to już nam demonstrował kilkakrotnie w tym pojedynku. Jesus Iribe. Nice counter right hand. That's what sometimes Iribe, he throws that lazy jab. That's why Brian was smart enough to counter with the right hand. Villori. There's the bell signaling. Kolejna dobra runda. Kolejna runda wygrana przez Briana Villorię. Ale dużo bardzo ciekawych akcji w wykonaniu Iribę również. Tak, jest ta obrona równorzędnym rywalem, tyle że jednak więcej, częściej trafia mistrz świata. No ta seria jest imponująca, chociaż tam były i ciosy poniżej pasa również.
ale nie zwracał na to uwagi. Uznałem się za przypadkowe i słusznie sędzia ringowy tego pojedynku. Częstotliwość niesamowita. Imponujące są te serie Villori. Zamyka w linach przeciwnika, staje frontalnie i zadaje ciosy jak na worek. Siódme starcie. I od razu na lewy prosty. Iribe chciał Viloria trafić prawym. Jeszcze raz podobna próba. How do you score thus far, Jesus? I got Brian ahead right now, but make 2 points. Not a wide margin in a championship fight. But then again, you know, the challenger really hasn't done enough offensively and aggressively to kind of sway the balance. Dobre przyspieszenie. Villori. Ciekawy jestem, czy w końcowych rundach Jesus Iribe zaatakuje bardziej zdecydowanie, czy będziemy oglądali go do końca, wyczekującego na ataki na Briana Villori. No, teraz uderzył lewym na korpus, jeden i drugi. Przyjmuje ataki Villori i znowu ciosy lewą ręką. To jest silna ręka Iribe i bardzo sprawna. Zresztą charakterystyczne jest, że obaj zawodnicy praworęczni bardzo często używają lewej ręki, biją te ciosy na korpus. Ale zdaje się, że powoli Iribe będzie szukał też bardziej pół dystansu, bo to jeśli chce wygrać ten pojedynek i odebrać tytuł mistrza świata Villori, to musi coś zrobić jednak więcej niż do tej pory. No to dopiero połowa pojedynku, także jeszcze szanse ma duże Iribe. Podoba mi się jego lewy prosty. Widać, że w tej lewej ręce jest sporo mocy. Bardziej zdecydowanie teraz Iribe atakuje, podwójny lewy. No właśnie, najpierw na korpus, później na górę. No teraz zwrócił uwagę i sędziemu ringowemu i rywalowi, aby nie bił poniżej pasa. No jednak zaczyna się coraz ostrzejszy bój. Tak, no bo to jest teraz już najwyższy czas, jeśli, jak już mówiłeś, Iribe chce myśleć o odebraniu tytułu, to musi być bardziej zdecydowany. No i te wszystkie gesty, te zachowania mają świadczyć o tym, że jeden i drugiego oczywiście się nie boi. Iribe to już kilkakrotnie dał do zrozumienia mistrzowi świata, że on tu nie przyjechał przegrać, tylko chce pokazać swoją wyższość. No jak na pięściarza, który nie ma aż tak imponującego bilansu. 5 porażek, 5 remisów, 15 wygranych wprawdzie, ale jednak tych remisów sporo, porażek również. Przy rekordzie Briana Villori, który wygrał 25 razy, a przegrał tylko dwukrotnie, był już mistrzem świata organizacji WBC, teraz jest mistrzem organizacji IBF. Sporo walk na mistrzowskie tytuły. Wydawało by się mogło, że to będzie dosyć łatwa przeprawa Briana Villori, a tak nie jest, bo rywal stawia spory opór. Siła ciosu chyba Iribe jest pewnym zagrożeniem dla Villori i on nie jest taki zdecydowany w tych swoich atakach. Troszkę się obawia tych silnych ciosów, szczególnie z lewej ręki. I powtórka ładnej akcji kilku lewych prostych w wykonaniu Iribe. Już myślałem, że od tego momentu będzie troszeczkę ostrzej.
W tym pojedynku jednak ciągle Iribe nie decyduje się jeszcze na atak.